Dzień dobry, nazywam się Stanisław Rzepiela i chciałem Państwu przybliżyć jeden z ważniejszych moich utworów, czyli operę Demeter. Pomysł na utwór zrodził się w mojej głowie w dość sprzyjających ku temu okolicznościach przyrody, mianowicie podczas wakacji spędzanych w Grecji wraz z moimi rodzicami. O rodzicach celowo tutaj wspominam, ponieważ są oni z wykształcenia filologami klasycznymi. Nic więc dziwnego, że jeśli dorasta się w domu, w którym kultura antyczna jest w zasadzie od zawsze obecna, to musi znaleźć w jakiś sposób odzwierciedlenie w późniejszej twórczości, dlatego też rodzicom postanowiłem ten utwór właśnie zadedykować. Demeter jest utworem scenicznym przeznaczonym do wykonania przez troje śpiewaków, troje tancerzy, dwóch aktorów, orkiestrę symfoniczną wzbogaconą o dwóch muzyków grających na instrumentach etnicznych i chór recytujący podzielony na cztery grupy. I w zasadzie ideą tego utworu nie jest tylko przedstawienie mitu o antycznej bogini urodzaju, ale przede wszystkim próba odczytania go w naszych współczesnych realiach. Dlatego też muzyka została przeze mnie napisana w taki sposób, żeby przenosić słuchacza cały czas między tymi dwoma światami, światem antycznym i światem współczesnym. A to za sprawą kilku elementów, które postanowiłem umieścić w utworze. Pierwszym z nich jest występowanie trzech głównych postaci, czyli Demeter, Persefony i Hadesa, niejako w dwóch osobach. Pierwsza z tych osób to śpiewak, który jest czymś w rodzaju żywej statuły, pozbawionej możliwości ruchu i komunikującej się tylko i wyłącznie poprzez własny śpiew. Druga osoba wcielająca się w tę samą postać to przypisany jej tancerz, czy też tancerka, który z kolei może wyrażać się tylko i wyłącznie poprzez ruch, nie może w żaden sposób komunikować się poprzez mowę, czy tym bardziej śpiew. Dwaj aktorzy zaś są kimś w rodzaju łączników między wspomnianymi wcześniej dwoma światami i oni z kolei porozumiewają się z nami tylko i wyłącznie poprzez mowę. Ostatnim z tych elementów jest chór, jak wspomniałem, podzielony na cztery części i okalający niejako publiczność. I pełni on taką samą rolę, jaką chór pełnił w antycznych dramatach, mianowicie jest kimś w rodzaju postaci zbiorowej, opisującej wydarzenia i komentującej je i ma na celu cały czas angażować i wciągać słuchacza w nurt tego, co dzieje się na scenie. Premiera Demeter miała miejsce 13 maja 2018 roku w Krakowskiej Filharmonii w ramach drugiego międzynarodowego festiwalu duetów fortepianowych Duetissimo, a prawykonała ją Orkiestra Symfoniczna Akademii Muzycznej w Krakowie, którą miałem zaszczyt poprowadzić, zespół wokalny Przestrzeń Głosu przygotowany przez niezastąpioną Joannę Wójtowicz, instrumentaliści etniczni, czyli Piotr Rysiewicz i Łukasz Szeląg, i oczywiście odtwórcy głównych ról, czyli Olga Demeter, Wiktoria Zawistowska i Piotr Kalina. W rolę boskich posłańców Hermesa i Heliosa wcielili się Tomasz Schimscheiner i Aleksander Kopański, a specjalnie na tę okoliczność powołany zespół produkcyjny pod nazwą The Group Production spowodował w ogóle, że wszystko to mogło się odbyć. W skład tego zespołu wchodziła reżyserka Anna Zwiewka, autorka przepięknej scenografii i kostiumów Kamila Sudoł oraz choreograf Angelo Egarese, który przygotował swój zespół taneczny Kinesis Contemporary Dance Company. I myślę, że chyba Angelo miał tutaj najbardziej karkołomne zadanie, ponieważ musiał on przygotować wspomnianą choreografię w zasadzie bez jakiejkolwiek informacji dotyczących tego, jak muzyka będzie ostatecznie wyglądała. Dlatego też dosłownie dwa dni przed premierą miały miejsce jeszcze dość znaczące zmiany w tejże choreografii. La parte più difficile per creare le coreografie di questo spettacolo Demeter
Forse è stato non solo mettere insieme un'idea coreografica tra coreografo, direttore, compositore e danzatori, ma crearla in due momenti diversi. In due momenti diversi perché abbiamo iniziato da prima a crearla in Italia senza avere tutte le parti musicali già composte e quindi cercando di interpretare e di creare una coreografia che desse un'emozione e un'intensità senza avere la reale visione della musica stessa e poi essere andati in Polonia e aver fatto delle nuove prove con la musica effettiva e aver riformulato e rimodulato alcune parti coreografiche che purtroppo non combaciavano con la musica. E questa è stata la vera sfida nel creare le coreografie, sia da parte mia come coreografo, ma sia dalla parte delle danzatrici della Kinesis per l'interpretazione della stessa coreografia. Però tutto sommato con velocità e tanta determinazione siamo riusciti nell'intento poi di creare una sinergia fra coreografia e musica. Tekst, który posłużył mi do skomponowania utworu, to antyczny, poetycki zapis mitu o Demeter autorstwa Homera. A właściwie powinienem powiedzieć jego większe fragmenty, ponieważ oczywiście przed samym rozpoczęciem komponowania muzyki musiałem ten tekst przeredagować. Od samego początku zależało mi na tym, żeby wykorzystać przede wszystkim sam walor brzmieniowy starożytnej Greki jako element czysto muzyczny. To, co jednak najistotniejsze, to to, w jaki sposób ten tekst jest zbudowany. Ponieważ w czasach Homera wszystkim utworom poetyckim nadawano konkretny rytm. I w przypadku hymnu do Demeter, bo taki tytuł nosi oryginalny tekst autora Odysei, ten zarys rytmiczny to heksametr. Heksametr polega na tym, że w każdym wersie tekstu mamy dokładnie 6 akcentowanych sylab. I relacja tych sylab akcentowanych i nieakcentowanych, przekładając je na wartości rytmiczne, to w zasadzie relacja długiej wartości akcentowanej i dwóch nieakcentowanych krótkich, które niekiedy mogą się połączyć w jedną długą, ale również nieakcentowaną. I rytm ten na przykładzie pierwszego wersu hymnu do Demeter prezentuje się następująco. Demeter eukon monsem nentchean archon aeidein. Czyli jak właśnie słyszeliśmy, 6 sylab akcentowanych, poprzedzielanych dwoma krótkimi lub jedną długą nieakcentowaną. Oczywiście, gdybyśmy mieli do czynienia z takim rytmem przez godzinę trwania utworu, no to każdy słuchacz szybko by poczuł znużenie. W związku z tym podjąłem dwie strategie kompozytorskie polegające na reorganizacji rytmu tego tekstu. Pierwsza z nich, ustalona, polegała na tym, że w zasadzie rytm skomponowałem od nowa, pozostawiając jedynie akcentowane sylaby. Tak więc tekst włożony w takty o zmiennym metrum brzmi zupełnie inaczej, ale rzeczywiście te akcenty, które wynikają z początku każdego taktu, pokrywają się z akcentami zakomponowanymi przez Homera w oryginale tekstu. Druga strategia, swobodna, polegała na tym, że w zasadzie rytmu nie było zapisanego w ogóle. Były pozostawione tylko i wyłącznie akcentowane sylaby w całym tekście, w taki sposób, by wykonawca sam zadecydował o tym, jaki ma być rytm danego fragmentu, oczywiście przy zachowaniu tych akcentowanych sylab. Mimo wszystko, heksametr w swoim oryginalnym brzmieniu pojawia się kilka razy w utworze, w tych miejscach, które mają szczególne znaczenie dla narracji, dramaturgii całego utworu. I rzeczywiście w tych kilku miejscach wykonawcy
przekazują treść danego fragmentu właśnie w oryginalnym brzmieniu i rytmie heksametru. Już samo brzmienie starożytnej greki przenosi nas słuchowo w czasy Homera, jednak zależało mi na tym, żeby skonstruować muzycznie ten antyczny świat. I przede wszystkim chciałem to stworzyć przy pomocy instrumentów, które tutaj mnie otaczają. Pierwszym z nich jest monochord, a właściwie tylko i wyłącznie z nazwy on może nam się kojarzyć z tym instrumentem, przy pomocy którego Pitagoras w starożytności badał zależności między dźwiękami, ponieważ jak sama nazwa wskazuje, monochord to jedna struna. I to, co łączy ten instrument z tym antycznym, to fakt, że wszystkie jego struny, prawie wszystkie, są nastrojone na tę samą wysokość, z wyjątkiem kilku dolnych, które brzmią kwintę i oktawę niżej. Instrument ten prezentuje się następująco. I chciałem, żeby stanowił on główny symbol tego antycznego muzycznego świata, będąc czymś w rodzaju burdonu dla wszystkich wypowiedzi i pojawiających się w całej operze. Częściowo jest on również przypisany postaci Hadesa, ponieważ należy tutaj wspomnieć o tym, że każdy z tych instrumentów pełni rolę instrumentu przewodniego, instrumentu, który w świadomości słuchacza ma być od razu powiązany z konkretną postacią. I o ile zarówno Demeter, jak i Persefona swoje instrumenty posiadają, tak Hades jako, no, nazywając go wprost czarnym charakterem, takiego instrumentu wprost nie ma. Jedynym elementem, który do tej warstwy instrumentalnej partii Hadesa przynależy, to właśnie monochord, którego cztery najwyższe struny odpowiadają dźwiękom, po których Hades śpiewa. I czasami właśnie te dźwięki dają się słyszeć w toku opery, towarzysząc partii Hadesa. Kolejnym z instrumentów jest Gemshorn, czyli, tłumacząc dosłownie z niemieckiego, kozi róg. Tutaj słowo wyjaśnienia, ponieważ instrument ten przede wszystkim został spopularyzowany i był wykorzystywany w XV wieku. Jednak grający na nim Łukasz Szeląg prezentował mi go wiele razy jeszcze przed moim rozpoczęciem pracy nad utworem i stwierdziłem, że brzmienie tego instrumentu idealnie będzie się nadawało do wykorzystania właśnie w operze. Poza czystym walorem brzmieniowym tego instrumentu daje on pełne pole do popisu, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju rozszerzone techniki instrumentalne, które Łukasz fenomenalnie pokazał podczas prawykonania utworu. Instrument ten jest instrumentem towarzyszącym postaci Demeter w taki sposób, że zarówno ona, jak i Persefona podczas swoich wypowiedzi wokalnych niejako dialogują ze swoimi towarzyszącymi instrumentami. I tak właśnie w partiach Demeter mamy właściwie podział między to, co słyszymy z ust śpiewaczki i to, co wydobywa się z towarzyszącego jej instrumentu, czyli w tym przypadku z Gemshorn. Flet prosty jest instrumentem towarzyszącym postaci Persefony, ale oprócz tego fletu prostego również flet poprzeczny znajdujący się w orkiestrze należy do tej postaci. I zależało mi w ten sposób na tym, żeby Persefona występowała w dwóch światach, tak jak ma to miejsce w micie. Częściowo jest ona związana z matką i z bogami olimpijskimi, częściowo ze swoim mężem Hadesem, czyli ze światem podziemnym. Ostatnim instrumentem z grupy tych wszystkich instrumentów, o których teraz wspominam, są dzwonki Koszy i Zafir. Dzwonki tworzone u stóp Pirenejów,
które postanowiłem przypisać każdej z czterech grup chóralnych i w ten sposób brzmieniem tych dzwonków zasugerować właśnie fakt przechodzenia między tymi dwoma światami, światem antycznym i światem współczesnym. Dlatego też bardzo często widownia, którą chór w swoich czterech postaciach okalał, mogła słyszeć z różnych stron dobiegające brzmienie właśnie tych dzwonków. Kolejnym elementem tego muzycznego, antycznego świata były partie solowe. I były one skonstruowane w dość, wydaje mi się, ciekawy sposób, ponieważ od samego początku pracy nad utworem wiedziałem, że nie chcę powierzać śpiewakom czegoś w rodzaju arii albo recytatywów. W związku z tym dość ryzykownie postanowiłem poświęcić im partie właściwie w całości improwizowane. Miało to wyglądać w taki sposób, że każdy z wokalistów dostawał tekst swojej partii, dokładnie przetłumaczony słowo po słowie, i z takim tekstem miał swoją pracę rozpocząć. Przeczytać go wielokrotnie w taki sposób, żeby stworzyć odpowiednią interpretację naturalną dla niego, i do takiej interpretacji, również przekładającej się na czytanie tego tekstu na głos, dołożyć niejako następnie dźwięki podanej wcześniej skali. Czyli wyobrażamy sobie sytuację, w której czytamy wielokrotnie jakiś tekst, nadajemy mu jakiegoś rodzaju intonację dla nas naturalną i potem te intonacje nakładamy, jakby dopasowujemy do dźwięków wcześniej powierzonych. I każda z głównych postaci miała swoją indywidualną skalę kojarzącą się z nią i służącą jej do prowadzenia wszystkich wypowiedzi. Jedną skalę, która czasem mogła podlegać modyfikacjom. I na przykładzie skali, którą posługiwała się Demeter, sytuacja ta prezentowała się w taki sposób, że Demeter miała do dyspozycji dźwięki E, F, H, C i pomocnicze D, które było czymś w rodzaju możliwości wychylenia się z najwyższego dźwięku i powrotu. Również te same dźwięki wykorzystywał towarzyszący jej Gemshorn. I ta skala zmieniała się pod wpływem właściwie kluczowego wydarzenia całej opery, czyli momentu porwania Persefony. Kiedy Demeter dowiaduje się o tym wydarzeniu, jej skala również ulega zmianie i obniża się o cały ton, czego efektem jest przy zachowaniu tych samych odległości między poszczególnymi dźwiękami rozpoczęcie całej skali od dźwięku D, które staje się czymś w rodzaju dźwięku centralnego dla całego utworu. Również warto wspomnieć, że monochord jest nastrojony in D. I w momencie, kiedy Demeter zmienia swoją skalę, również Gemshorn zaczyna towarzyszyć jej dokładnie przy pomocy tych właśnie dźwięków. Warto wspomnieć również, że skale te nie tyle wykorzystywane były wyłącznie jako szkielet melodyczny, co po zestawieniu ich w pionie tworzyły akord przynależny do każdej z głównych postaci. Stanisław w bardzo ciekawy sposób skomponował partię dla wokalistów, ponieważ z jednej strony jest ona dosyć niekonwencjonalna, ponieważ nie mamy zapisanych konkretnych nut, konkretnych partii, a z drugiej strony też bardzo uniwersalna, ponieważ można te partie dostosować do kondycji głosu, do warunków wokalnych osoby wykonujące daną partię. Ponieważ na początku dowiedziałem się tylko, że mam swoją skalę iluś tam dźwiękową, już nie pamiętam, to było chyba 6 dźwięków, czy tam 4, nie no chyba 6,
I na tej podstawie musiałem stworzyć swoją własną partię wokalną, co było dla mnie co było dla mnie nowością, ponieważ wcześniej zawsze, ja teraz kończąc studia na Wydziale Wokalno-Aktorskim, też oczywiście wcześniej mając już jakieś doświadczenie w śpiewie i solowym, i zespołowym, zawsze miałem materiał nutowy, na którym mogłem się oprzeć i z którego tak naprawdę wychodziłem, z którego uczyłem się partii, i potem to wszystko musieliśmy zgrać ze sobą i no i tak się tworzyło muzykę. Tymczasem tutaj tak naprawdę najpierw musiałem sam sobie napisać partię i tak to właśnie zrobiłem, żeby nie zastanawiać się potem i nie doprowadzić do sytuacji, w której podczas występu nagle stwierdzę, że o mój Boże, co ja mam teraz robić ze swoją skalą. Po prostu sam napisałem sobie nuty, będąc cały czas w tej skali, do której zostałem przypisany, do której postać Hadesa, bo to była moja postać, została przypisana. Napisałem sobie właśnie jakiś zapis melodyczny, którego mniej więcej się trzymałem, oczywiście pozwalając sobie na jakieś tam zamiany. Wiem, że każdy z nas z wokalistów miał inne podejście do wykonania tej partii. Można było sobie wcześniej skomponować, tak powiem, naszkicować linię melodyczną, jaką chciałam się wykonywać w danych frazach. Ja pamiętam, że miałam jakieś takie słowa klucze, do których dążyłam, pewne kształty, które chciałam uzyskać w czasie przygotowywania. Jednak później, wiadomo, że scena, atmosfera, żywi muzycy, tancerze, światła, widownia sprawia, że to wszystko gdzieś może po prostu pójść inną drogą. Ostatnim elementem muzycznym tego antycznego świata jest chór, który, tak jak wcześniej wspominałem, okala widownię, będąc podzielonym na cztery grupy. Cztery nie bez powodu, ponieważ chciałem stworzyć coś w rodzaju żywej kwadrofonii, która otacza słuchacza również dźwiękowo. I bardzo często chór przedstawia swoje partie w taki sposób, że poszczególne słowa na przykład rozpoczynają się w jednej grupie chóralnej, ale już ich kontynuacja ma miejsce po przeciwległej stronie w kolejnej grupie. W ten sposób słuchacz cały czas de facto jest wciągany w tę chóralną narrację, czyli przypomnę, w opowieść, opis wydarzeń i komentarz, ponieważ w zasadzie słowa, które do niego dobiegają, bardzo często są rozbite i rozdzielone na cztery strony, cztery rogi sali, w której ma miejsce koncert. Zależało mi, mimo sztywnych ram rytmicznych, zależało mi na tym, żeby ekspresja wypowiedzi zespołów chóralnych była mimo wszystko swobodna, dlatego wskazałem w partyturze, że interpretacja dynamiki przez chór w zasadzie może być dowolna pod warunkiem, że jest ona dopasowana do ekspresji. Dowolna mam tutaj na myśli to, że dynamikę na przykład wysoką, dynamikę forte, chór może interpretować zarówno jako głośną mowę, jak i na przykład krzyk, mimo że w niektórych fragmentach zapisane jest ściśle, że zespół ma dany fragment szeptać lub krzyczeć. Oczywiście cała ta interpretacja wypracowana podczas prób należała do chórmistrza, dlatego tutaj nieodzowną i ogromną rolę odegrała w tym procesie Joanna Wójtowicz.
Moim pierwszym etapem pracy w przygotowaniu partii chóralnej opery było spotkanie z filologiem klasycznym, panem Michałem Rzepielą, prywatnie ojcem Stanisława, który nauczył mnie, jak prawidłowo wypowiadać ten starogrecki tekst, ale przede wszystkim jak dobrze akcentować poszczególne słowa, co było niesłychanie ważne przy późniejszej pracy, tej już stricte muzycznej. Dzięki temu bardzo dokładnie poznałam wszelkie zasady, jakimi rządzi się tekst pisany heksametrem. Prywatnie było to dla mnie niezwykle inspirujące przeżycie i bardzo ciekawa lekcja. Dopiero z taką wiedzą, z taką świadomością językową, tekstową, mogłam przystąpić do tych już właściwych prób z chórem, stricte muzycznych. Partia chóru w operze jest partią całkowicie recytującą. Chór podzielony jest na cztery grupy. Każda z nich w większości utworów ma swoją samodzielną partię rytmiczną, bardzo trudną. Jest tam szereg skomplikowanych struktur rytmicznych, częste zmiany metryczne, agogiczne, dynamiczne, także niesłychanie ważne dla określonej przez kompozytora ekspresji utworu. Dodatkowo te poszczególne partie bardzo często się przeplatają, przejmują wzajemnie swoje motywy. Dlatego, aby wykonać to zadanie bezbłędnie, to wymagało naprawdę od każdego z chórzystów ogromnej koncentracji, gdyż najmniejszy błąd choćby jednej osoby już wpływał na kolejną, potem na kolejną grupę i efektem domina rozsypywała się cała rytmiczna struktura. Podczas komponowania utworu w zasadzie nie zastanawiałem się, jaki będzie gatunek tego, co piszę. Mimo wszystko podświadomie nadałem mu pewne cechy, które później wykrystalizowały się w postaci nazwania tego utworu operą. Między innymi jest to sam fakt występowania aktów w tymże utworze. Demeter składa się właśnie z dwóch takich dużych elementów, dwóch aktów przedzielonych interludium. I akty te różnią się w zasadzie pod każdym względem, począwszy od długości, poprzez treść, którą przekazują i ilość tej treści, a na podejściu do przepływu czasu muzycznego skończywszy. I tak pierwszy akt w zasadzie opowiada nam tylko historię porwania Persefony przez Hadesa i momentu, kiedy Demeter dowiaduje się o tym z ust Heliosa. Ten akt jest, można powiedzieć, dość swobodny, jeśli chodzi o czas muzyczny, ponieważ zależało mi tutaj, żeby w bardzo jasny sposób zarysować istnienie dwóch światów, o których wcześniej wspominałem, czyli świata antycznego i świata współczesnego. Płynne przechodzenie między tymi światami jest tym bardziej możliwe, że właśnie sam czas muzyczny jest w zasadzie nienormowany, czyli aleatoryczny. Po pierwszym akcie następuje interludium, którego głównym zadaniem jest odświeżenie percepcji słuchacza i danie takiego oddechu między tymi dwoma dużymi aktami. Dosłownie oddechu, dlatego że znaczna część materiału brzmieniowego tego interludium opiera się właśnie o wszelkiego rodzaju szumy i brzmienia powietrza. Po interludium następuje akt drugi, który opisuje nam historię od momentu, kiedy Demeter schodzi na ziemię w poszukiwaniu swojej córki przez podstęp Hadesa, który próbuje usilić swoją nową małżonkę podziemiach, aż do szczęśliwego zakończenia, jakim jest wyrok Zeusa, przypomnę, z którego wynika, że Persefona trzecią część roku ma spędzać z Hadesem. Akt ten ze względu na dużą ilość wydarzeń jest bardziej wartki i przede wszystkim unormowany rytmicznie, dlatego czas muzyczny jest tutaj dużo żywszy, a podsycone jest to tym, że światy antyczny i współczesny w tym akcie coraz bardziej się na siebie nakładają,
w przeciwieństwie do tego, co miało miejsce w akcie pierwszym. Cały utwór posiada w zasadzie dwie kulminacje. Jedna sensu stricto, czyli moment, w którym dowiadujemy się o wyroku Zeusa, kulminacja całego utworu. Druga zaś jest kulminacją, można powiedzieć, ekspresyjną i bardziej narracyjną, ponieważ jest to kulminacja w zasadzie czysto ruchowa. Ma ona miejsce wtedy, kiedy Hades podstępem podaje Persefonie pestki granatu. Ich zjedzenie spowoduje, że Persefona będzie musiała z nim pozostać. Ten moment postanowiłem uwypuklić jako moment znaczący dla rozwoju całej dramaturgii i mimo, iż wspomniane wcześniej interludium jest tym oddechem percepcyjnym, już w nim pojawia się zapowiedź właśnie tej kulminacji ekspresyjnej. Jeśli chodzi o zejście na piętro niżej w kontekście formy i narracji, to oczywiście mamy tutaj do czynienia z utworem dość dużych rozmiarów, bo godzinnym. Jasne wydało mi się od początku, że muszę zastosować pewnego rodzaju środki, które pomogą słuchaczowi przez tę długą część muzyczną przejść, zarówno pierwszy akt, jak i drugi. Dlatego też pojawiają się między innymi elementy o charakterze motywów przewodnich. Jednym z tych elementów są omawiane wcześniej skale i akordy przypisane do poszczególnych głównych postaci. Innym są elementy czysto motywiczne, jak na przykład potrójne uderzenie w kocioł umieszczony za salą. Ten kocioł jest przypisany postaci Demeter i słyszymy go w zasadzie za każdym razem, kiedy mowa jest o tytułowej postaci, kiedy tytułowa postać oczywiście pojawia się na scenie, albo kiedy jakieś wydarzenie ma znaczenie dla postaci Demeter. Innym tego typu motywem jest motyw, który daje się słyszeć publiczności już w pierwszym akcie, czyli trzydźwiękowy motyw, z którego później złożona jest cała główna kulminacja aktu drugiego. To, co również istotne, to pewnego rodzaju zabiegi przypominające, jak na przykład to, że materiał wstępu aktu pierwszego występuje w całym utworze jeszcze dwukrotnie. Pierwszy raz pod koniec pierwszego aktu, jednak w retrogradacji, a więc wszystkie wydarzenia, które miały w nim miejsce, są pokazywane w lustrzanym odbiciu. Drugi raz przytoczony jest materiał tegoż wstępu w akcie drugim jako koda, żeby powiązać wszystko ze sobą dramaturgicznie. Tekstu u Homera wypowiadanego przez dane postacie jest właściwie bardzo mało. Dlatego też jednym z elementów dramaturgicznych jest to, że poszczególne postaci mówią, wypowiadają się niejako o samych sobie. Dlaczego jest to element dramaturgiczny? Ponieważ postanowiłem rozdzielić te partie na partie odbywające się bezpośrednio na scenie i nella sala, czyli poza nią, w zasadzie dosłownie poza salą. W ten sposób do całej dramaturgii czysto muzycznej, czysto brzmieniowej dochodzi jeszcze jeden element, czyli krótko mówiąc topofonia i występowanie poszczególnych głównych postaci w różnych miejscach sali koncertowej. Demeter jest dla mnie utworem szczególnym i bardzo znaczącym zarówno z punktu widzenia kompozytorskiego, jak i czysto osobistego, emocjonalnego. Kompozytorsko stanowi dla mnie coś w rodzaju kamienia milowego, punkt, do którego długo dążyłem i jest czymś w rodzaju zbiegu moich poszukiwań kompozytorskich. Wydaje mi się, że w dość klarowny sposób przedstawia mój stosunek zarówno do komponowania, jak i do muzyki w ogóle. Zaś czysto osobiście i emocjonalnie do dzisiejszego dnia jestem ogromnie wdzięczny wszystkim, a mowa tutaj o ponad 70 osobach, które zaangażowały się zarówno w przygotowanie, jak i wykonanie tego utworu. Bardzo piękne doświadczenie. Fajna znajomość. I trochę popatrzenie na z kolei moją pracę z innej strony. Ze strony
muzycznej. Ja miałem zawsze drewniane ucho. I oprócz tego jakąś taką naturę indywidualisty, a tu się musiałem podporządkować panu dyrektorowi z tą batutką. Temu chłopakowi udało się to wszystko, to co mnie ciekawiło, udało się te wszystkie instrumenty ludzko-materialne zgrać. I to było wydarzenie, to był cud. Po tym takim przegryzieniu się przez tą pierwszą warstwę tego, że o mój Boże, nie jesteśmy w utworze tonalnym, nie jesteśmy w utworze, który przypomina większość rzeczy, z którymi miałem styczność w moim całym doświadczeniu muzycznym, że jest to coś zupełnie nowego, do czego muszę podejść ze świeżym umysłem. Po przebiciu się przez to i po zrozumieniu tego, co chce kompozytor, dalsza praca była już przyjemnością. Tra le parti che mi è piaciuto di più coreografare, sicuramente c'è l'inizio e la fine dello spettacolo. Io penso sempre in generale che l'inizio e la fine siano le parti più importanti di un'opera, di un balletto, di una coreografia, di uno show. E soprattutto quest'opera Demeter ha un carico emotivo molto forte sia all'inizio che alla fine. Jestem bardzo zadowolona, że mogłam wziąć udział w tym przedsięwzięciu, zwłaszcza, że nie tylko przygotowywałam chór, ale także byłam jego aktywnym członkiem i brałam czynny udział w wykonaniu utworu. Takie zespolenie muzyki i teatru jest zawsze bliskie mojemu sercu. Jednocześnie wiem, jak trudnym zadaniem jest połączenie tych dwóch światów. Dlatego tym bardziej uważam, że Stanisław znakomicie wywiązał się z tego zadania. Stworzył fascynujący utwór, a nam, wykonawcom, dostarczył naprawdę ogromu emocji i niezapomnianych przeżyć. Auta ego, kai sei io, kai alles mneson aoines. Mam nadzieję, że udało mi się i tym razem Państwu przybliżyć jeden z moich utworów, a przede wszystkim zachęcić do ponownego albo może pierwszego zetknięcia się z Demeter, a przede wszystkim liczę na to, że pewne wskazówki, które tutaj podałem, ułatwią Państwu odbiór.